Dzień dobry. Witam serdecznie w trzecim odcinku Filozofa na kanapie. Nazywam się Piotr Biłgorajski, a naszym gościem jest dr Piotr Lipski, adiunkt w Katedrze Teorii Poznania KUL. I stali widzowie zapewne pamiętają, że Piotr prowadził dwa poprzednie spotkania. Tym razem spotykamy go po drugiej stronie kanapy. Więc witaj, Piotrze. Witaj, Piotrze. Witajcie wszyscy Państwo. Dzień dobry, witam Państwa. Muszę Ci powiedzieć, że tamta strona kanapy jest lepsza. Tym razem jest dla mnie. Dobra. No kilka słów naszym gościu. Piotr, oprócz tego, że jest zawodowym filozofem, jest także kinomanem. I w Filozofuj ma stałą rubrykę, w której pokazuje wątki filozoficzne w filmie. I od wielu lat uczy także logiki oraz krytycznego myślenia. No i interesuje się także problemem podejmowania decyzji w sytuacji niepewności. I ta umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji niepewności wydaje się kluczowa, gdy dopadną kogoś na przykład uporczywe wątpliwości. I właśnie wątpieniu poświęcony jest ostatni numer Filozofuj. I jest to też temat naszej dzisiejszej rozmowy. To może zaczniemy od takiej kwestii terminologicznej. Piotrze, czym właściwie jest wątpienie? Okej, więc najczęściej ten termin wątpienie, jak go definiujemy, to definiujemy go w kontraście do pewnego innego pojęcia, do pojęcia pewności, ewentualnie pojęcia przekonania. To tak zresztą się zdarza w filozofii, że pewne pojęcia rozumiemy tylko właśnie w dychotomii do jakichś innych pojęć. I tutaj tak jest. Nie chcę mówić, że wątpliwość to jest przeciwieństwo pewności czy przeciwieństwo przekonania, no ale one na pewno się jakoś wykluczają. W coś wątpisz, jeżeli nie jesteś tego czegoś pewien albo nie jesteś co do czegoś przekonany. I przynajmniej niektóre słowniki podają co najmniej dwa znaczenia tego wątpienia, czy dwa sposoby wątpienia, czy dwa pojęcia wątpienia. Jest takie pojęcie psychologiczne i to jest po prostu wtedy pewien stan umysłu, że no nie masz tego wewnętrznego poczucia takiej zupełnej pewności co do jakiegoś tam sądu. Ale jest to pojęcie bardziej filozoficzne, które nas chyba będzie bardziej interesowało, epistemiczne, wedle którego jakiś sąd jest wątpliwy, czy nie jest pewny, jeżeli racje na rzecz jego uznania no nie są powalające, czy tam absolutne, końcowe. I powinniśmy, myślę, jeszcze na wstępie samym co najmniej jedną rzecz zauważyć dodatkową, że jak mówimy o pewności czy o przekonaniu, no to mówimy też w języku naturalnym o przekonaniu do pewnego stopnia. No bo wątpliwość byłaby brakiem pewności, a przekonanie w takim razie sugerowałoby, że no to jest takie stuprocentowe przekonanie. No ale właśnie rzadko chyba tak się zdarza, że my mamy aż stuprocentowe przekonanie co do czego. No i tutaj jest otwarte pytanie, czy jeżeli mamy cień wątpliwości, chociaż trochę, no nie jesteśmy na stówę pewnie, ale na 90 parę procent, to czy możemy mówić, że wtedy mamy wątpliwości, czy nie? Niektórzy filozofowie wprowadzają tu pewne rozróżnienia, na przykład Chisholm, Roderick Chisholm w swoim podręczniku do epistemologii, on proponuje tam kilka stopni uzasadnienia epistemicznego i mówi na przykład, że są sądy, które są równosilne i to są takie sądy, w przypadku których uzasadnienie tego sądu jest takie samo, tak samo silne jak uzasadnienie negacji tego sądu. Czyli jesteś jakby w połowie drogi między jakimś sądem a negacją tego sądu. Są sądy, które są prawdopodobne. To byłyby takie, w przypadku których uzasadnienie tego sądu jest większe niż uzasadnienie negacji. Czyli jesteś jakby w tej połówce bliżej P niż nie P. A są też takie, on to nazywa sądami ponad rozsądną wątpliwość. To zresztą jest kategoria, która się pojawia również w prawie na przykład. I to on z kolei to definiuje w taki sposób, że mówi, sąd jest ponad rozsądną wątpliwość, jeżeli jest uzasadnienie P jest bardziej prawdopodobne, jest lepsze niż uzasadnienie powstrzymywania się od sądzenia w ogóle. Że jednak masz większe racje nie tylko, że P niż nie P, ale większe racje P niż zawiesić sąd. No i teraz pytanie jest, czy wątpliwość to byłoby wszystko w tym spektrum pomiędzy P a nie P, czy to może byłoby gdzieś tam właśnie bliżej środka, ale w każdym razie wątpliwość to jest stan, kiedy no nie mamy pewności co do jakiegoś sądu, nie jesteśmy do niego przekonani. Okej, więc wątpliwość to jest ten termin, którym będziemy się posługiwać tutaj cały czas. No, muszę wspomnieć, że ta dyskusja jest na żywo i więc także zachęcam Państwa do tego, żeby na bieżąco komentować i zadawać pytania nam i pod koniec tej rozmowy po około godzinie
Tutaj postaramy się z Piotrem na wszystkie pytania i komentarze odpowiedzieć. W tej pierwszej części jednak zajmiemy się wątkami, które są obecne w tym numerze Filozofuj o wątpieniu. I jako taki rozbieg do naszej rozmowy dalszej wybrałem cytat z Davida Hume'a, który pojawia się także w tym numerze, gdzie Hume pisze, ciekawe czy się z tym zgodzisz, że znakomita większość rodzaju ludzkiego zdradza naturalną skłonność do wyznawania poglądów w sposób zdecydowany i dogmatyczny. Ogólnie rzecz ujmując, istnieje pewien stopień wątpienia, ostrożności oraz skromności, który przy wszelkiego rodzaju badaniach oraz decyzjach powinien zawsze towarzyszyć rzetelnemu myślicielowi. Czyli Hume jakby z jednej strony zauważa, że większość osób wydaje się myśli w sposób dogmatyczny, no i jakby sugeruje, że przydałoby się nam trochę wątpliwości. I to mnie prowadzi do pierwszego pytania na temat tego, jak widzisz w ogóle filozofię? Bo wydaje się, że tutaj mamy takie dwa modele prowadzenia filozofii. Jest taki model klasyczny, w którym filozofia to jest poszukiwanie prawdy czy wiedzy, no ale jak nas przestrzega Hume, należy także jakoś pielęgnować tę podstawę wątpliwości. No i jak pogodzić te dwa nastawienia do filozofii? Nie? Tę pewność i wątpliwość, jak ty to widzisz? Mhm. Znaczy, po pierwsze poszukiwanie prawdy, jak mówisz, że celem filozofii byłoby poszukiwanie prawdy czy poszukiwanie wiedzy. Nie wydaje mi się, żeby to się od razu kłóciło z brakiem jakichkolwiek wątpliwości. To poszukiwanie prawdy to nie jest takie poszukiwanie prawdy, w takim sensie, że to ma być prawda, której będziemy absolutnie na 100% pewni albo dogmatycznie przyjmowali jakieś tam twierdzenia. Wręcz przeciwnie właśnie chyba. Więc, znaczy ja nie widzę na dzień dobry jakiejś dużej sprzeczności między tymi dwiema rzeczami. Co do samego tego cytatu Hume'a, więc wydaje mi się, że Hume miał naprawdę dobre intuicje, no, żył już parę set lat temu, a przeczuwał pewne rzeczy. Dzisiaj mamy dużo badań psychologicznych, które potwierdzają tą jego tezę, że ludzie dosyć dogmatycznie myślą, czy przyjmują tezy raczej bezrefleksyjnie. No, są coraz głośniej mówi się o badaniach chociażby Kahnemana i Tverskiego. Te postaci stają się, widzę, coraz bardziej popularne. To psychologowie, nie filozofowie. No ale ich badania między innymi pokazują właśnie to, że mamy jako ludzie taką naturalną tendencję do tego, że przyjmujemy pewne tezy i przyjmujemy je raczej łatwo, dosyć szybko łykamy pewne stwierdzenia. Jest cała masa różnych zjawisk psychologicznych i badań, które to potwierdzają, że tak jest, że mamy taką po prostu naturalną tendencję. Właśnie nie, to nie jest naturalny stan dla człowieka, że żyje cały czas w wątpliwościach. To by go paraliżowało i my uspójniamy nasz obraz świata nawet kosztem czasami prawdziwości czy tam jakiejś rzetelności. Więc bo to jest obserwacja pewna Hume'a. Więc on nie miał tych badań psychologicznych, przecież nie robił, ale miał dobrą intuicję. Wydaje mi się, że współczesne badania, nie jestem psychologiem, ale na ile tam coś liznąłem, no to potwierdzałyby tą obserwację. No i teraz jego zalecenie jest takie, że filozof to powinien być ktoś, kto taki nie będzie, tak? Ma być pielęgnować w sobie jakoś te wątpliwości chociaż trochę. No więc po pierwsze, jak można intencjonalnie zmusić się do wątpienia. Mówiliśmy o tych stanach, że wątpienie tam wyklucza przekonanie czy pewność. Jak jesteś o czymś przekonany, no to nie jest skutek twojej wolnej decyzji. Jesteś przekonany, tak sądzę, jestem przekonany, że jesteś przekonany, że Warszawa jest stolicą Polski. Spróbuj się przekonać aktem woli, spróbujcie państwo się przekonać aktem woli, że to, do czego jesteście przekonani, nie jest. No, zmieńcie przekonanie aktem woli. Spróbujmy się właśnie teraz przekonać, znaczy aktem woli zmienić to przekonanie, że Warszawa jest stolicą Polski. To tak nie działa. I tak samo, jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani, no spróbujmy nabrać wątpliwości. Jedyny sposób, w jaki ja widzę, jak moglibyśmy próbować nabywać wątpliwości czy zmieniać przekonania, to zacząć rozważać racje, wymyślać sobie nawet czasami hipotetycznie takie racje, w świetle których to nasze przekonanie mogłoby się okazać fałszywe. Więc no, na przykład mi się, że ktoś na przykład, jestem przekonany, że Warszawa jest stolicą Polski, ale być może żyjemy w symulacji i nie ma w ogóle Warszawy. Więc, no o tej symulacji może też jeszcze byśmy powiedzieli. Tak, albo na przykład, że jest jakiś, wiesz, ogólnonarodowy spisek, że tak naprawdę władza się już przeniosła gdzieś indziej do innego miasta i Warszawa wcale nie pełni tej funkcji. Wymyślam sobie takie hipotezy, żeby chociaż móc podważyć to myślenie. Ale nie możesz aktem woli po prostu powiedzieć, od teraz zaczynam wątpić, tylko raczej to właśnie
właśnie robisz w taki sposób, że rozważasz inne możliwości. Szukasz dziury w całym, ale w tym sensie, że szukasz słabych stron swojego przekonania. I jeżeli tak to rozumieć, to wezwanie Huma, żebyśmy po prostu byli ostrożni, rozważali również te inne opcje, takie, które niekoniecznie potwierdzałyby nasze przekonania, no to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre zalecenie, zwłaszcza dla filozofa. No właśnie ja pytasz o filozofię, jak myślę o filozofii, więc ja właśnie myślę, że filozofia jest z natury antydogmatyczna. Znaczy, no właśnie nie wydaje mi się, że ona polega na przyjmowaniu pewnych twierdzeń takim absolutnym i później tylko wyciąganiu pewnych konsekwencji z tych twierdzeń. Można tak oczywiście to robić, ale jakby ten rodzaj filozofii mnie osobiście jest dalszy. A wydaje mi się, że filozofia to jest właśnie głównie umiejętność zadawania pewnych pytań, właśnie szukania trochę dziury w całym. To nie jest tylko destrukcyjne, że my tylko psujemy pomysły, które ktoś inny ma. To pomaga nam lepiej rozumieć pojęcia, które używamy, terminy, którymi się posługujemy, teorie, które formułujemy. Tak, okay, ja to ale widzę. To jeszcze tak bym zapytał trochę prowokacyjnie. No bo czy jednak, jak mówimy, że filozofia jest poszukiwaniem prawdy, nie? I ktoś powiedziałby, że no, znalazłem tę prawdę, to czy prawda nie jest jakoś dogmatyczna? Nie? Więc w tym sensie, że prawda, jak ktoś sądzi, że ją ma, to jakby już tego wątpienia nie dopuszcza. Nie? To jest jakby coś jakby już gotowego, skończonego, to już jest jakby ta wiedza, którą mamy i nas jakoś niepodważalna. No bo gdybym powiedział, że poszukuję czegoś, co jest do prawdy podobne tylko, nie, albo się do prawdy zbliżam, no to te wątpliwości nie będą mnie opuszczały. Ale jak już prawdę mam, no to jakby... Czy jestem już dogmatykiem wtedy jakimś? Znaczy wiesz, no bo w ogóle często dogmatyzm definiuje się jako stanowisko, według którego prawdę można poznać. No. I tyle po prostu. Bo w mowie potocznej mówimy, że ktoś jest dogmatyczny, czy dogmatykiem, jeżeli przyjmuje pewien sąd, pewne przekonanie i nie chce go za nic porzucić. I teraz, jeżeli, bo cały czas ty próbujesz przeciwstawić prawdę wątpliwościom czy pewności. Mi się wydaje, jak mówiłem wcześniej, że wątpliwość to przeciwieństwo pewności, niekoniecznie prawdy. Mogłoby się wydarzyć chyba tak przecież, że mamy pewne przekonanie, które jest prawdziwe, ale nie jesteśmy pewni, że ono jest prawdziwe. I na przykład nawet nigdy się tego nie dowiemy. W świetle mojej najlepszej wiedzy dzisiejszej sądzę, że to jest prawda i dlatego akceptuję to zdanie, przynajmniej ponad rozsądną wątpliwość, ale dopuszczam taką sytuację, że mogą się pojawić nowe świadectwa, w świetle których okaże się to kiedyś tam fałszywe. No bo jakbyś, co to znaczy mieć prawdę? Skąd można mieć pewność właśnie, że się ma prawdę? Znaczy, że sąd, który się żywi, jest na 100% prawdziwy. Wyobrażam sobie coś takiego, że mam przekonanie, które jest prawdziwe, ale a mimo wszystko nie jestem w stanie stuprocentowo potwierdzić tego zdania. No dobra. Tak mi się to wydaje. Tak to widzę. No jeszcze raz mówię, filozofię widzę jako taką dyscyplinę, która bardziej zadaje. To nie znaczy, że nie stawiamy pewnych twierdzeń. Jedna cecha, która jest charakterystyczna dla filozofii, na pewno wszyscy Państwo tą cechę znają, to jest ta powszechna niezgoda wśród filozofów. Nawet są teksty filozoficzne o niezgodzie wśród filozofów. Bardzo charakterystyczna. W innych dyscyplinach, takich jak jakichś ścisłych, czy nawet humanistycznych, chyba aż takiej niezgody nie ma jak wśród filozofów. To trochę by świadczyło o tym, że jednak właśnie no, nie ma takich złapanych raz na zawsze prawd w filozofii, tylko raczej ten klimat zadawania ciągłego pytań i się spierania. Nie, ja się z tym zgadzam. Znaczy też, nie wiem, jak mówi się klasycznie, że filozof jest miłośnikiem mądrości. Tak, właśnie. To nie jest kimś, kto jest faktycznie mądry, bo w tym systemie mądrość tylko Bogom przysługuje, nie? Dokładnie. Filozof jest tylko kimś, kto próbuje się jakoś zbliżyć do tego. Tak, i to właśnie mądrości, nie nawet prawdy, tak. Tylko umiłowanie mądrości. A mądrość chyba ma jako jeden ze swoich składników to, że nie przyjmujemy zbyt pochopnie pewnych twierdzeń. No tak, tak. Jakaś jest tam cnota epistemiczna w tym. No właśnie. Okej, okay, teraz wprowadzimy trochę żargonu filozoficznego, bo wydaje mi się, że kiedy filozofowie mówią o wątpliwościach właśnie, to często mówią o tym, że ktoś jest agnostykiem albo jest sceptykiem
I jakbyś mógł trochę rozpakować te dwa pojęcia, nie? Czym jest agnostycyzm i czym jest sceptycyzm, jak to funkcjonuje w filozofii? Więc tu od razu pewna uwaga natury ogólnej, znowu dotyczącej filozofii. To jest dyscyplina, która ma ponad 2000 lat tradycji, starsza niż chrześcijaństwo. I przez te 2000 lat tradycji natworzyła filozofia czy filozofowie masę terminów. Jedni filozofowie te terminy podkradali innym filozofom albo brali z rynku terminów i używali w zupełnie inny, nowy sposób. I niestety, czy tego chcemy, czy nie, wiele terminów filozoficznych jest po prostu wieloznacznych, w tym sensie, że no przez różnych autorów te terminy są różnie używane. No wystarczy, żebyście Państwo wzięli sobie termin chociażby idealizm, jeden z podstawowych terminów filozoficznych, idealizm, realizm. Platon raz jest uważany za idealistę, a w innym sensie absolutnie idealistą nie jest, tylko właśnie realistą i bądź tu człowieku mądry. No, ale no niestety taka jest natura takich starych dyscyplin, które no mają taką długą historię. No i nie inaczej jest z tymi terminami agnostycyzm i sceptycyzm, więc nawet przeglądałem ostatnio kilka słowników, żeby tam zobaczyć, jak się na to, jak się te terminy definiuje. Więc agnostycyzm się zwykle definiuje jako pogląd, wedle którego o żadnym zdaniu nie możemy rozstrzygnąć, czy to zdanie, czy raczej jego negacja. Czyli jakby nie jest możliwe zdobycie wiedzy, rozstrzygnięcie ostateczne, czy P, czy nie P. O żadnym, jeżeli mówimy o agnostycyzmie globalnym, o żadnym zdaniu w ogóle. I to jest termin, który w filozofii pojawił się później niż termin sceptycyzm. To jest termin XIX-wieczny i najczęściej pojawia się w kontekście sporów o istnienie Boga. Tam się wymienia najczęściej te trzy podstawowe stanowiska, że jest teizm, czyli przekonanie, że Bóg istnieje, ateizm, czyli przekonanie, że Bóg nie istnieje i właśnie agnostycyzm jako przekonanie, że tej kwestii nie da się rozstrzygnąć. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A gdybyśmy to uogólnili na wszystkie inne problemy, no to byłoby stanowisko, że właśnie w przypadku żadnego poglądu nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy P, czy nie P, żadnego sporu. Natomiast sceptycyzm, jak na pewno wszyscy wiemy, ma swoje źródła w starożytności. Później trochę inaczej jest rozumiany w nowożytności od Kartezjusza począwszy, ale to, co jest charakterystyczne dla sceptyków, to jest, znaczy nastawienie jest bardzo podobne, ale oni przynajmniej w niektórych sformułowaniach nie mówią właśnie, że nic nie można poznać, jakby nawet tego właśnie nie twierdzą, tylko zawieszają sąd. Jest to słynne epoche, czyli właśnie postawa, która polega na tym, że zawieszamy sąd. Tak swoją drogą też spróbujcie Państwo kiedyś zawiesić sobie jakiś sąd. Weźcie jakąś kwestię i spróbujcie wprowadzić się w ten mentalny stan, że Państwo zawieszacie sąd. Nie jesteście bardziej przekonani, że Warszawa jest stolicą Polski niż że nie jest. To też nie jest łatwe, żeby się w taki stan wprowadzić. Ale starożytni sceptycy twierdzili, że się wprowadzali w różny sposób. Między innymi na przykład rozważając kwestie i starając się pokazać, że racje na rzecz pewnego sądu i racje na rzecz negacji tego sądu są równie silne. Taki stan równosilności nazywali izostenią. To jest ta równosilność też, o której Chisholm wspominał. No i w związku z tym nie przyjmuje ani jednego, ani drugiego. W niektórych tych słownikach te dwa terminy są prawie utożsamiane. Wyszedł niedawno taki potężny dwutomowy podręcznik do epistemologii profesora Judyckiego. Pewnie część z Państwa go kojarzy. I z kolei profesor Judycki wskazuje na jedną różnicę. Te dwa terminy różnicuje w taki sposób, że mówi, że agnostycyzm jest w jednym punkcie dogmatyczny. To znaczy przyjmuje to jedno jedyne twierdzenie, to przyjmuje jako rozstrzygnięte, że właśnie nic poza tym jednym twierdzeniem nie może być rozstrzygnięte. A sceptycyzm właśnie nawet tego nie przyjmuje, tylko jakby no, nawet w tej kwestii się wycofuje rakiem i mówi, że nie. Jest taka metafora, wedle której sceptyk sądzi, że nawet ta teza sceptyczna, czyli że wszystko jest wątpliwe, to jest jak środek przeczyszczający, który razem z tym, że przeczyszcza organizm, to sam jest wydalany z organizmu. Więc nawet tej tezy sceptycy by nie przyjmowali. Tak. Sylwia Wilczewska w tym numerze, zresztą, o którym mówiłem, wspomina z kolei definicję, wedle której sceptycyzm to właśnie twierdzenie, że nic, nigdy, na pewno nikt nie wie.
No, tak. No, ale tu właśnie nawet tego nie wie, że nie wie. Tym by się różnił, przynajmniej jeżeli przyjąć tę definicję profesora Judyckiego, tym by się różnił agnostycyzm od, znaczy sceptycyzm od agnostycyzmu. No, ale w tym miejscu często pojawia się taki zarzut, że czy sceptycyzm nie jest jakby samoobalalny, no bo jednak twierdzi coś, jednocześnie twierdzi, że nie można nic wiedzieć, więc... A czy to byłby agnostycyzm właśnie samoobalalny? Bo tak. Sceptycyzm byłby ten, że właśnie nawet tego nie twierdzę, zawieszam sąd nawet tutaj, no bo też sceptycy... Agnostycy, sama nazwa agnostyk bierze się od zaprzeczenia gnosis, czyli właśnie wiedzy, czy tam poznaniu wiedzy. Natomiast grecki źródło słów tej nazwy sceptyk to jest poszukujący. Jest też ten słynny cytat, że są ci, którzy uważają, że prawdę można zdobyć, ci, którzy uważają, że jej nie można zdobyć i ci, którzy jej poszukują. No i sceptycy to byliby ci poszukujący, więc w tym sensie oni by byli powiedzmy niesamoobalalni, ale zgadza się, że sceptyk tak, znaczy ten agnostyk, tak to powiedzmy, agnostyk, który by twierdził, że, czy sceptyk, który by twierdził, że nic nie można poznać, że w przypadku każdego sądu racje na rzecz tego sądu, jego negacji są równie silne, no to on by popadał w tą wewnętrzną sprzeczność. W tym podręczniku, tej książeczce Ajdukiewicza, Zagadnienia i kierunki filozofii, no to tam mamy dokładnie ten argument przytoczony. No ale można być takim globalnym agnostykiem czy sceptykiem, ale też można być, nie wiem, tymczasowym na przykład, nie? Że przyjmuję tymczasowo postawę agnostyka, bo po prostu czekam, co się może wydarzyć, co się może okazać, więc teraz zawieszam sąd jakiejś kwestii, bo jest może jeszcze trochę jesteśmy przedwcześnie, żeby zdecydować. Nie wiem, czy co niż to takiej postawie. Znaczy, bo tu też jeszcze dwa odróżnienia trzeba byłoby wprowadzić, bo jedno jest to takie czasowe, że mogę uznawać, że na razie nie posiadamy pewnych na przykład narzędzi pomiarowych, żeby coś tam rozstrzygnąć, ale to nie jest z natury nierozstrzygalne i jeżeli się nasza wiedza posunie do przodu, czy nasze zdolności techniczne, to będziemy w stanie ten problem zaatakować. To byłby czasowy. A jest taki dziedzinowy, tak to nazwijmy, że po prostu są pewne dziedziny wiedzy czy obszary naszego zainteresowania, które są absolutnie nierozstrzygalne bez względu na czas, a inne są, nawet teraz już. Także to byłyby dwa podziały. Co sądzę? No to jest inna postawa. No są, one wtedy przynajmniej tyle, że nie wikłają się w te sprzeczności wewnętrzne, tak jak tam. No bo mogę spokojnie twierdzić, że to w tamtym obszarze tylko twierdzenia dotyczące jakiegoś obszaru, na przykład moralności powiedzmy, albo twierdzenia dotyczące, świadomości na przykład, czy czegokolwiek, że tam nic nie rozstrzygniemy, ale to nie znaczy, że w innych dziedzinach, na przykład dotyczących fizyki, czy tam biologii, czy genetyki, to tam coś rozstrzygniemy. Tak, bo wiele łatwiej być sceptykiem lokalnym niż globalnym. To są różne lokalne sceptycyzmy. I na przykład u profesora Judyckiego lokalny sceptycyzm już się niczym nie różni od lokalnego agnostycyzmu. I lokalnie no to on już używa tych terminów zupełnie zamiennie. No ale to przypominam, że to po prostu musimy pamiętać, że w filozofii różni autorzy te terminy różnie używają. Jak słyszymy to słowo agnostyk czy sceptyk, no to warto się po prostu tam wczytać czy dopytać, co jest rzeczywiście rozumiane pod tymi terminami. No, okej. Okay. No, kiedy mówimy o sceptycyzmie, to wydaje mi się, że nie może zabraknąć Kartezjusza, który nie był sceptykiem. Który nie był sceptykiem, ale jednocześnie promował metodę metodycznego wątpienia. Mm-hmm. I ty nie wiem, czy się zgodzisz, bo wydaje mi się, że niektórzy opacznie rozumieją podejście Kartezjusza, bardziej akcentując wątpienie niż metodyczność w tym przypadku. I czy twoim zdaniem Kartezjusz na serio wierzył w tego demona zbudziciela, którego tutaj kojarzymy właśnie zawsze z Kartezjuszem? Znaczy, jak to z nim było? Nie sądzę, no nie jestem historykiem filozofii, ale no nie sądzę, żeby Kartezjusz na poważnie wierzył w tego demona zbudziciela, czy tam złego demona. Nie sądzę. Nie wiem też, jak tam interpretatorzy Kartezjusza, czy rzeczywiście bardziej podkreślają to. No ale na pewno jest to wątek, który jak się o Kartezjuszu mówi, to się na to zwraca uwagę. Więc może wyjaśnię pokrótce, o co chodzi, żeby była jasność, czy że się rozumiemy. Więc ten Kartezjusz szuka takich niewzruszonych właśnie podstaw wiedzy. On ma pewne kryteria dotyczące wiedzy, wie czym wiedza powinna być. Jedna właśnie z cech, którą on chce, żeby te twierdzenia, które przyjmuje, posiadały, to ma być taka absolutna
właśnie stuprocentowa, niewzruszalna pewność, żeby się nie dało tych twierdzeń w jakikolwiek sposób ruszyć. Czyli kładzie bardzo duże wymagania na wiedzę. Tylko coś takiego chcę nazwać taką pełnoprawną wiedzą. I teraz, żeby to osiągnąć, to właśnie wzbudza w sobie tą wątpliwość, podejrzliwość w trochę sztuczny sposób, tak jak to mówiliśmy, wymyślając pewne hipotezy, co by się musiało stać, albo co by się mogło stać, żeby moje nawet najbardziej głęboko żywione przekonania okazywały się fałszywe. No i wymyśla po drodze różne hipotezy, tam mówi, że mogłyby mnie zmysły mylić. No ale nawet gdyby mnie zmysły myliły, to coś tam dalej. Że mogłoby być tak, że śnię, że czasami mój sen jest, wydaje się taki żywy, że trudno go odróżnić od jawy. No i wreszcie ostateczny eksperyment myślowy w tym całym toku jest taki, że a co gdyby był złośliwy demon, który by mnie ciągle zwodził, podsyłałby mi pewne wrażenia. Także nie siedzimy tu teraz na kanapie, nie rozmawiamy, tylko ja jestem gdzieś zupełnie indziej i ten złośliwy demon mnie zwodzi. Czy gdyby ten scenariusz okazał się prawdziwy, to czy mógłbym, co bym wtedy wiedział? I które zdanie, które żywię, oprze się takiej hipotezie. Takie hipotezy nazywamy hipotezami sceptyckimi, sceptycznymi, sceptyckimi chyba częściej mówimy. Okay, czyli Kartezjusz poddał jakby wszystkie swoje przekonania temu surowemu testowi, aż tak surowemu, że nawet wprowadził tutaj złośliwego demona, który mógłby mu zupełnie manipulować jego stanami mentalnymi. I co się ostało? Co się ostało z tego potem? No to państwo na pewno wiedzą, co się stało, że nawet gdyby to. I mówimy, to nie jest tak, że on twierdzi, że ten demon istnieje, tylko mówi, ale gdyby istniał, nie mogę tego wykluczyć, więc gdyby istniał, to co się ostaje? No i według niego staje się to jedno, jedyne cogito ergo sum, że nawet jeżeli ten demon mnie zwodzi, nawet jeżeli mnie tu teraz nie ma, może nie mam ciała, może nawet nie jestem człowiekiem, tylko czymś tam jeszcze innym, no to jestem na pewno, bo myślę. Co do tego jednego nie może mnie zwieść, że ja myślę, bo myślę, a jeżeli myślę, no to musi być ten podmiot myślący, czyli ja. Tak to twierdził Kartezjusz, jak wiemy. No i to jest ten punkt archimedesowy u Kartezjusza, z niego na tym fundamencie ma zbudować cały ten swój system, buduje go dalej. No to jest ciekawe, zawsze tak jakoś myślałem o Kartezjuszu, że on raczej nie mówi, że myślę, więc jestem, to co raczej mówi, wątpię, więc jestem. Nie? Więc jakby to właśnie wątpienie doprowadziło go do... Tak, można też tak powiedzieć. Bo to cogito jest w sensie, że mam jakieś procesy myślowe, odbywam. No, wszystko, no, jeżeli wątpię, to... Ale ja też wątpię. To jedno jest... Wątpienie jest pewnym rodzajem myślenia, chyba zgodzisz się. No tak. I na początku mówiłeś o tym, że trudno jest mieć wątpliwości, wątpić w swoje przekonania. I tutaj jakby Kartezjusz byłby tym filozofem, który to próbuje robić. I jestem ciekawy, co właśnie myślisz o takim modelu filozofii, że jest to takie miejsce, taka przestrzeń, gdzie właśnie można bezpiecznie wątpić we wszystko. Nie? Że to jest właśnie specyfika tego naszego zajęcia, że tutaj pozwalamy sobie na te eksperymenty, żeby wątpić nawet w istnienie świata, nie? Wątpić nawet w najbardziej jakby rzeczy, które wydawałyby się kontrowersyjne albo oczywiste. Co sądzisz o takim właśnie modelu? Nie? Że to jest pewien nasz komfort, że tutaj w tej bezpiecznej przestrzeni pozwalamy sobie na chwilę w tym laboratorium naszego myślenia wątpić po prostu. Nie? Nie wiem, czy to takie bezpieczne wątpić w istnienie świata, ale zgadzam się, że... Znaczy tak, myślę, że w coś trafiłeś trochę, że rzeczywiście nawet my filozofowie... Jak wyjdziemy z laboratorium naszego, jak skończymy tę debatę i sobie gdzieś tam pójdziemy, nie będziemy wątpili, że istniejemy, że wsiadamy do samochodu, jedziemy i tak dalej. I w inne rzeczy nie będziemy wątpili. Jest współcześnie popularna taki nurt, kontekstualizmem się to nazywa, że te kryteria pewności, czy tam kryteria akceptowalności pewnych sądów zależą właśnie od kontekstu. No w normalnym życiu, gdybyś poszedł gdzieś normalnie do swojego znajomego i który by cię, albo powiedziałbyś znajomemu coś tam, że wiesz, że no nie wiem, ktoś tam, jakiś aktor grał w jakimś filmie, a on by ci zaczął mówić, że nie, to nieprawda, albo nie możesz być tego pewny, bo może cię złośliwy demon zwodzi, no to, nie, to nikt by nie potraktował w ogóle tego poważnie. W takim kontekście to nie jest w ogóle kryterium, które się bierze poważnie pod uwagę.
Ale zgadzam się, że właśnie na zajęciach w laboratorium, jak to ładnie nazwałeś, filozoficznym, no możemy sobie na takie rzeczy pozwalać, robimy dużo więcej. Właśnie do granic już możliwości próbujemy szukać dziury naprawdę w całym, tam gdzie nigdzie w innych kontekstach byśmy nie szukali. Ale po coś też, te efekty tej roboty nie są czysto destrukcyjne. No, to nam naświetla pewne pojęcia, rozumiemy je po prostu lepiej później. Przynajmniej tyle, nawet jeżeli nie wiemy do końca, które zdanie jest prawdziwe, które jest fałszywe, nie rozstrzygamy, no to widzimy dużo większą skomplikowaność pewnych problemów niż wcześniej. No dobra, to jeszcze jeden taki przykład, nieco techniczny. Współcześnie taką to dosyć znaną w filozofii hipotezą sceptyczną, że tak powiem, jest myślowy eksperyment Hilarego Putnama o mózgach w kadzi. I paradoksalnie wnioski z tego eksperymentu wcale nie są sceptyczne. Nie wiem, czy mógłbyś wyjaśnić, o co chodziło w tym eksperymencie, co chciał Putnam tutaj zrobić. Tak, więc ten eksperyment z umysłami, mózgami, właśnie nie umysłami, mózgami w kadzi, no to jest, wypisz, wymaluj po prostu współczesna wersja tego demona. Kartezjusz nie mógł mówić o mózgu w naczyniu, no bo i o komputerze, który tam symuluje, no ale współcześnie już nie mówilibyśmy raczej o demonach. Nie wiem, nie wypada może mówić współcześnie o demonach, więc zamiast tego mówimy o tym, że co gdybyśmy byli mózgiem. Nie mamy ciała w ogóle, nawet jesteśmy co do tego zwodzeni. Jesteśmy po prostu mózgiem, który znajduje się w słoiku, ma podłączone diody i do jakiegoś komputera i jakiś tam szalony, zły, czyli niech też będzie. Dzisiaj nie wierzymy w złe demony, dzisiaj wierzymy w złych naukowców. Tak, dokładnie. Jakiś zły naukowiec komputerowo czy w jakiś tam inny sposób generuje nam te wszystkie wrażenia. Więc hipoteza jest dokładnie taka sama, no tylko historyjka jest uwspółcześniona, że to się teraz właśnie dzieje, tak jak mówisz, już nie za sprawą złego demona, tylko złego naukowca. Ale dalej, nie siedzimy tu, może ciebie w ogóle nawet nie ma tej szklanki. To wszystko są pewne impulsy elektryczne, które są wysyłane do mojego mózgu. Tego wszystkiego nie ma. Czy tam to, co państwo teraz postrzegacie, to co ty postrzegasz. I teraz rzeczywiście Putnam używa tego jako pewnego argumentu przeciw tej tezie sceptyckiej, paradoksalnie, ale trzeba to uzupełnić jeszcze jednym eksperymentem myślowym, żeby to rzeczywiście ruszyło z miejsca. I to jest może nawet jeszcze bardziej znany, albo równie znany eksperyment myślowy Putnama o tak zwanej bliźniaczej Ziemi. Więc bez tego drugiego to nie pójdzie. Na czym polega ten paradoks, eksperyment myślowy z bliźniaczą Ziemią? Więc wyobrażamy sobie, że no jest Ziemia, na Ziemi żyje jakiś Oskar, który pija sobie wodę, kąpie się w jeziorach, myje rzeczy, ubrania w rzekach i tak dalej. I jest, i żeby, to nie jest jakby może istota, ale żeby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że to się dzieje na Ziemi gdzieś tam w średniowieczu, albo w każdym razie w czasach przednaukowych, przed narodzeniem się nowożytnej nauki. Zaraz zrozumiemy dlaczego. I jest druga, gdzieś w galaktyce albo nawet innej galaktyce, bliźniacza Ziemia, na której jest wszystko identycznie jak na naszej Ziemi. Jakbyśmy tam pojechali i popatrzyli, to jest jeden do jednego. Tutaj, ponieważ to jest powiedzmy średniowiecze, czy tam wczesny renesans, to u nas są na przykład Jagiellonowie i tam też są Jagiellonowie. Tutaj jest ten Oskar, a tam jest powiedzmy jakiś jego odpowiednik Toskar, czy jakkolwiek, ale no jest jeden do jednego. Tam też są jeziora, rzeki, piją taką przezroczystą ciecz z jakichś tam pojemników. I jedyna różnica jest tylko to, i ta przezroczysta ciecz też nie ma żadnego zapachu, jest właśnie przezroczysta, zamarza w okolicy 0 stopni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zwiększa swoją objętość zamarzając, zachowuje się tak samo jak nasza woda. Ale ona ma inny skład chemiczny. To nie jest H2O, tylko jakieś XYZ, cokolwiek. I Putnam akurat używa dokładnie tych trzech liter XYZ. Wszystko jedno. To jest właśnie w okresie przed nowożytną nauką, więc oni tego nie wiedzą. Oni nazywają to wodą. Też używają tego słowa woda. Też mówią po polsku, znaczy w takim samym języku jak my i mówią na to woda. I teraz pyta się Putnam, jeżeli to byłaby prawda, to czy Oskar, czyli ten ziemski mieszkaniec i Toskar, ten mieszkaniec bliźniaczej Ziemi, jak mówią wodę, jak mówią na przykład
napiłem się szklankę wody, wziąłem wodę, czy wykąpałem się w wodzie, to czy oni mówią o tym samym, czy mówią o dwóch różnych rzeczach? Czy słowo woda w przypadku jednego i drugiego odnosi do tego samego obiektu, do tej samej substancji chemicznej, czy do dwóch różnych? No i ten eksperyment wywołał pewien ferment, dlatego przypuszczam, że chyba większość ludzi ma takie intuicje, że jednak właśnie mówią o czymś innym. Że jeżeli się poczekamy, popatrzymy na ziemię bliźniaczą i tą ziemię jeszcze trochę, narodzi się nowożytna chemia, oni w końcu dostrzegą, odkryją strukturę chemiczną, to zobaczą, że to są dwie różne rzeczy. Albo innymi słowy, gdyby nagle Toskar jakimś cudem transportował się na ziemię, byśmy go tam, jak to się mówi o Star Treku? Teleportował, tak. Teleportowałby się nagle ni stąd, ni zowąd na Ziemię i by powiedział, przyleciał stamtąd tutaj i by powiedział, o, masz szklankę wody, widzę, no, napiłbym się chętnie tej wody, no to on, czy pije właśnie wodę, a piłby naszą wodę, to ściśle rzecz ujmując, on by mówił zdanie fałszywe, nie wiedząc nawet o tym, bo to jego słowo woda odnosiło się nie do H2O, tylko do XYZ. I teraz, jeżeli to ktoś kupuje ten argument Putnama, jeżeli zgadza się na coś takiego, to jest tak zwanym eksternalistą, jeżeli chodzi o język albo o treści mentalne, to w zasadzie się, znaczy i to jest, nie jest to tożsame, ale akurat w tym wypadku nie ma to większego znaczenia. I on uważa, że znaczenie słów nie ogranicza się tylko do tego, co mamy w głowie. To nieważne, jaki my mamy kształt głowy, o tym, o czym są nasze myśli, decyduje też to, z czym mamy rzeczywiście kontakt. Ponieważ ludzie na Ziemi zawsze mieli kontakt z H2O i jak używali słowa woda, to na odniesienie do H2O, to jak oni mówią woda, to mówią o H2O. A ponieważ bliźniaczy ziemianie, jak używali tego samego słowa, to mówili o XYZ-cie, to jak oni mówią o woda, to mówią o XYZ-cie. O innych rzeczach mówimy. Ale kształt myśli mamy dokładnie taki sam. Tam może być atom po atomie dokładnie tacy sami, a przez to, że myśmy mieli kontakt z czymś innym niż oni, to my mówimy o czymś innym niż oni. To jest eksternalizm. Tak, no, tak. I teraz jakiś Oskar, który jest mózgiem w kadzi w swoim wirtualnym świecie, zaczyna myśleć na temat tego, czy jest mózgiem w kadzi. Dokładnie. I teraz, no i tylko mówię, musimy kupić ten eksternalizm. Tak, tak. Bo jeżeli ktoś jest internalistą, czyli uważałby, że to jednak ten kształt myśli decyduje, że to, co jest w głowie, zdecyduje. Znaczy, upierałby się, że w tym przypadku i bliźniaczy ziemianie, i ci ziemianie mówią o tym samym, no to to nie pójdzie. Ale jeżeli ktoś kupuje ten eksternalizm, no to dokładnie tak jak powiedziałeś, jeżeli byłbym takim mózgiem, to jest rzeczywiście taki, no subtelne jest tutaj przejście, ale pomysł jest taki, że gdybym był tym mózgiem w kadzie od urodzenia zawsze, to jak ja używam słowa mózg na przykład, to nie mówię o mózgu biologicznym, takiej galaretce, bo ja nigdy nie miałem kontaktu z tą galaretką. Ja miałem kontakt z pewnymi symulacją. Impulsami. Tak, no z tą symulacją. Więc jak ja mówię mózg, to jest na tą symulację. Jak mówię szklanka, to nie mówię o rzeczywiście szklanym przedmiocie fizycznym w zewnętrznym świecie, tylko o tych impulsach. Moje słowa odnoszą się do tych impulsów, które są do mnie wysyłane. Więc nie mogę sformułować tej hipotezy, że jestem, nie mogę jej w ogóle sformułować, że jestem mózgiem w naczyniu, bo jakbym powiedział, że jestem mózgiem w naczyniu, to myślałbym, że jestem takim komputerowo wygenerowanym mózgiem w komputerowo wygenerowanym naczyniu. A nie taka jest ta teza. Tym nie jestem. Tak, tak. Czyli gdybyś na przykład ty był takim złym naukowcem, który ma tutaj mózgi w kadzi i nagle widzisz, że jeden z mózgów w kadzi myśli sobie, chyba jestem mózgiem w kadzi, wtedy Piotr, zły naukowiec, powiedziałby, on nie wie, o czym mówi. Tak, więc taka byłaby jego reakcja. No tak, ale dokładnie tak jest. Natomiast jest pewna odpowiedź na to, znaczy to jest bardzo zmyślny argument. Nawet jeżeli tu jest sporo przejść, których nie kupujemy na dzień dobry, to warto poświęcić parę minut, sobie siąść spokojnie i naprawdę się zastanowić krok po kroku nad tym pomysłem, bo to jest naprawdę zmyślny pomysł, poza wszystkim innym. Natomiast można też inteligentnie, zmyślnie, złośliwie nawet bym powiedział trochę, odpowiedzieć na ten argument. On zadziała, jeżeli jesteśmy mózgami w naczyniu od zawsze. Czyli nie byliśmy nigdy na zewnątrz, tylko wszystkie te nasze, zawsze, cały nasz ten świat to jest ten świat generowany komputerowo, wirtualny w pewnym sensie.
I wtedy to powiedzmy, zgódźmy się już nawet, że działa. Natomiast można wymyślić inną, bardziej złośliwą hipotezę, że dotychczas żyłeś normalnie w świecie, ale w nocy jeszcze bardziej złośliwy naukowiec cię złapał, wyjął ci mózg z głowy, podtrzymuje go sztucznie i teraz zaczął generować coś, co jest podobne do świata, w którym dotychczas żyłeś. To oczywiście nawet nie zauważasz różnicy, ale nastąpiła ta zmiana. I wtedy, ponieważ twoje słowa, twój język używałeś go jeszcze w czasie, kiedy żyłeś w normalnym świecie, nie wirtualnym, to nabrały tego dobrego odniesienia. I teraz jesteś w stanie sformułować taką hipotezę. Więc taka hipoteza, że nie od zawsze byłeś mózgiem w naczyniu, tylko dopiero cię teraz wrzucili, jest bardziej niebezpieczna. Ty nie musisz się zgodzić ze mną, bo wydaje mi się, że takie myślenie w takiej wątpliwości, co jest realne, co jest iluzją, że to bardzo chętnie jakby podchwyciła popkultura, nie? I że tutaj wystarczy wspomnieć, nie wiem, no film Matrix to jest jakby tutaj oczywistym przykładem. Ale tak, no, także w filozofii już coraz poważniej mówi się o tym argumencie, że możemy żyć w symulacji komputerowej. I jestem ciekawy, to takie pytanie do pospekulowania sobie. Czy masz wrażenie, że takie wątpienie w realność świata lub jakiejś jego części zaczyna być modne, nie? Że, albo że nawet nie tyle, że jesteśmy, żyjemy w symulacji, nie? Ale że to, co widzimy, to, czego doświadczamy, to, co nam mówią media, nie? Że to jakby, że mamy taką pokusę, żeby właśnie to, żeby to kwestionować, nie? Że jest gdzieś tam ukryta przed nami jakaś prawdziwa rzeczywistość, nie? Tylko, że jest ukryta, nie? A my jesteśmy karmieni ciągle jakimiś fantomami. Jestem ciekawy, czy miałbyś takie poczucie, że też trochę no, popkultura też promuje tego typu myślenie. Mhm. Nie jestem kulturoznawcą, więc nie chcę się jakoś wypowiadać, nie jestem też filmoznawcą, czy kultura rzeczywiście coś takiego promuje, czy nie, no bo mam po prostu za mało danych, czy tak jest. Znaczy na pewno jest to motyw, zgadza się, że się pojawia. I poruszyłeś dwa tematy. Jeden to jest tego, że świat po prostu nie jest rzeczywisty i żyjemy w symulacji, a druga to tego, że no może nie ma symulacji, ale jest jakiś bardzo podstawowy rodzaj zakłamania, w którym żyjemy. Więc może oddzielmy te dwa tematy. Więc najpierw ta kwestia symulacji. Więc sam fakt, jak mówisz, że w ogóle poważnie rozważamy taką opcję, że żyjemy w symulacji, no to jest pewna zmiana. Tego kiedyś poważnie nie rozważaliśmy. Państwo czytelnicy Filozofuj to na pewno znają. Na stronie Filozofuj wisi do dzisiaj ten artykuł Nika Bostroma o tym, że przy pewnych dodatkowych warunkach to nie tylko jest możliwe, jak było u Kartezjusza, ale nawet prawdopodobne, że żyjemy w jakiejś komputerowej symulacji rzeczywistości, a nie w takiej rzeczywistości niewirtualnej. Więc takie tezy się na pewno pojawiają, a filmów jest cała masa. Oczywiście Matrix, super znany, teraz była rocznica okrągła, 20 już, tak? Boże, ten film już tyle ma. I kolejna część, której nie widziałem, więc w ogóle nawet mnie nie pytaj, nie oglądałem jeszcze tego i nie wiem, czy się odważę, bo pierwsza część, no ja jestem z tego pokolenia, które dla którego ten film to był film pokolenia. Pamiętam, jak ten film wchodził, jeszcze byłem w liceum i wtedy wszyscy po prostu o tym filmie dyskutowali. Wszyscy jakieś tam mieli pomysły na ten temat. Więc jest to pewnie jakiś modny motyw, przynajmniej w popkulturze. Ciekawe jest, że on przenika, jest bardzo ciekawa interakcja pomiędzy tym popkulturowym, powiedzmy, modelem, a filozofią, bo tutaj są takie wzajemne zależności. Ksiądz profesor Heller mówił kiedyś o migracji pojęć. On przez to rozumiał migrowanie pojęć między filozofią a naukami ścisłymi, że pewne pojęcie powstaje na gruncie jednej dyscypliny, dokonuje się tam jakaś obróbka tego pojęcia i ono później przeskakuje do drugiej, tam dokonuje się nowa obróbka i to obrobione wraca do poprzedniej i te pojęcia sobie tak migrują. Na przykład pojęcie czasu, przestrzeni między filozofią a fizyką tak sobie migruje. Myślę, że tutaj z kolei jest coś podobnego, tylko między właśnie popkulturą może, a filozofią. Jest ten złośliwy demon, pojawia się Matrix. I co ciekawe, Matrix wywołał lawinę też takich prawdziwych, pełnokrwistych tekstów filozoficznych. Nie tam tylko popularyzatorskich, nie żebym ujmował coś popularyzacji filozofii, ale takich zupełnie pełnokrwistych tekstów filozoficznych. Wyszła taka zbiorówka i autorem, który chyba najwięcej tutaj zrobił, jest
współczesny filozof, który chyba najbardziej znany był ze swoich prac w ramach filozofii umysłu, David Chalmers. I on dosłownie teraz w styczniu wyszła jego nowa książka Rzeczywistość Reality Plus, Rzeczywistość Plus właśnie, która jest w ogóle o wirtualnej rzeczywistości. On chyba, jego zainteresowanie tym tematem właśnie zaczęło się od Matrixa. Napisał pewien tekst o Matrixie i właśnie o dziwo napisał, że nawet gdyby ta hipoteza Matrixa była prawdziwa, ona jest podobna do hipotezy Putnama, ale nie identyczna, są tam różnice, ale już na razie przynajmniej je pomińmy. W każdym razie, nawet gdyby ta hipoteza Matrixa była prawdziwa, to nie jest nic strasznego. Jeżeli żyjemy w Matrixie, to tu dalej stoi szklanka. Ona dalej jest wypełniona wodą, stoi na stoliku, ja siedzę na kanapie, to wszystko jest. Mylę się może co najwyżej do takiej podstawowej struktury tych obiektów, bo mi się wydaje, że one są złożone z atomów, a te atomy z jeszcze jakichś tam mniejszych cząstek, a one tak naprawdę są obiektami cyfrowymi. Tam u podstaw leżą bity, czy jakieś inaczej kodowane informacje. Ale ona istnieje. On ten pogląd nazywa wirtualnym realizmem. On uważa, że po prostu w ogóle rzeczywistość wirtualna, i to nie musi być taki Matrix, jak państwo odpalacie komputer i włączacie jakąś grę, to z czym macie państwo do czynienia, według Chalmersa istnieje. I że to jest właśnie zupełnie rzeczywiste. To ta rzeczywistość plus, tytuł tej książki jego, która teraz wyszła, ma oznaczać właśnie to, rzeczywistość niewirtualną i wszystkie te rzeczywistości wirtualne jako pełnoprawny składnik rzeczywistości. Więc to jest ciekawe, że nawet gdybyśmy żyli w Matrixie, to co, może byśmy się mylili co do pewnych fundamentalnych jakichś tam twierdzeń, ale co do większości twierdzeń byśmy się nie myli. Nawet jeżeli jesteśmy w Matrixie, no to ty przyjechałeś tu dzisiaj, nie wiem, autobusem czy samochodem, ja przyjechałem samochodem, ten samochód istnieje, jest tam, ja później do niego pójdę, wsiądę, pojadę, ty tak samo czymś tam swoim, mam tu okulary, właśnie je zdjąłem, to wszystko jest dalej prawda, tylko te okulary są przedmiotem wirtualnym, złożonym, cyfrowym, a nie fizycznym, ale to tyle tylko. To jest bardzo ciekawa myśl. Bo mówiłem o tym migrowaniu pojęci, więc dlaczego o tym mówię? Więc w tej książce najnowszej on to nawet nazywa technofilozofią, to co tam trochę uprawia. I mówi, że tam jest właśnie ta obopólna korzyść płynąca, że z jednej strony my bierzemy pewne pomysły z wirtualnej rzeczywistości czy z popkultury, więc tu sobie w tą stronę migrują i one, samo zastanowienie się nad tymi nowinkami technicznymi samo w sobie jest już ciekawe, to otwiera nowe rejony dla debaty filozoficznej, no bo oczywiście 50 lat temu nie było pytania o wirtualną rzeczywistość, dzisiaj to jest dobre pytanie filozoficzne. To wydaje mi się, że zresztą, że to jest przykład jednego z lepszych pytań filozoficznych narodzonych na skutek rozwoju tych nowych technologii. Ale z drugiej strony rozważanie tych kwestii wirtualnej rzeczywistości rzuca, przynajmniej według Chalmersa, światło na stare problemy filozoficzne, bardzo różne, również etyczne czy metafizyczne. I on tam w tej książce to rozważa. To ma być w ogóle takie wprowadzenie do filozofii w ogóle. Poleca czy reklamuje tą swoją książkę jako możliwy podręcznik do wprowadzenia do filozofii w ogóle. Więc w tym sensie może taka jakaś migracja jest i może ten pomysł jakoś tam jest obecny w kulturze, ale nie wiem, czy to takie niebezpieczne, przynajmniej jeżeli Chalmers ma rację, ale argumenty, które przedstawia, wyglądają solidnie dosyć, muszę przyznać. To jest to, ale... Nie, bo jestem ciekawy, to jak to jest treści poglądy Chalmersa, zastanawiam się tak, czy przekonałoby to, czy uspokoiłoby to jakieś takie napięcie egzystencjalne kogoś, to jest w Matrixie faktycznie, nie? Że czyta książkę Chalmersa i no, co prawda jestem w Matrixie, ale to też jest rzeczywistość, to w sumie... Bo on sam się zgadza, powiedzmy, na tyle z Kartezjuszem, że nie możesz wykluczyć tej hipotezy. Tak, tak. No jakbyś wykluczył hipotezę, że żyjesz w Matrixie? Skąd wiesz, że nie żyjesz? No właśnie nie ma sposobu, żebyśmy, przynajmniej według Chalmersa, żebyśmy to wykluczyli. Ale... to nie powinno ci spędzać snu z powiek. No właśnie, do tego piję, bo wydaje mi się, że dzisiaj jak ktoś mówi o Matrixie, to nawet już pomija kwestię tego, czy żyjemy, czy nie żyjemy w komputerowej symulacji, tylko bardziej, czy jesteśmy, czy jesteśmy okłamywani. Nie? I jakby tutaj pojawia się już taki rodzaj podejrzliwości do tego, co nas tam, co widzimy.
I niektórzy mówią, że w ogóle XX wiek to jest w ogóle wiek, taki wiek podejrzliwości, który mógłby być związany z popularnością prac tej Nietzschego, Marksa czy Freuda, którzy właśnie słynęli z tego, że próbowali nam powiedzieć, że to, co nam się wydaje, że jest takie, jest zupełnie inne, nie? Bo tak naprawdę pod powierzchnią rzeczywistości kotują się jakieś zupełnie inne siły, pod powierzchnią ego kryją się jakieś siły id, że moralność, to, jak mówił Nietzsche, to jest też jakaś kwestia jakiegoś resentymentu i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem ciekawy nawet, czy taka postawa dzisiaj, to już taki duży skok, ale to trochę też nie napędza takiego myślenia w kategoriach spiskowych, nie? Ale nie wiem, czy masz tutaj jakieś zdanie na ten temat. Tak, znaczy więc tu jest parę problemów. Pierwszy jest taki, właśnie dobrze zobaczyć tę różnicę pomiędzy byciem w Matrixie, a byciem, jak to mówisz, oszukiwanym po prostu. Więc jeżeli bylibyśmy w Matrixie, to nie bylibyśmy do końca oszukiwani. Znaczy, mylilibyśmy się może do podstawowych składników rzeczywistości, nie wiedzielibyśmy czegoś, ale my i tak nie wiemy czegoś tam zupełnie podstawowego. Nasza wiedza posuwa się do przodu, dowiadujemy się czegoś nowego. Kiedyś myśleliśmy, że atomy są najmniejsze, później się okazało, że one są jeszcze mniejsze. Może odkryjemy pod spodem po prostu kiedyś bity, no nie wiem. I tyle. To nie jest forma oszukiwania. To w takim sensie natura by nas oszukiwała, że od razu nam nie przedstawiła całej prawdy na swój temat. My wydzieramy to naturze, ale to nie jest oszukiwanie. To zdanie, jeszcze raz to chcę mocno potwierdzić, jeżeli Chalmers ma rację, a myślę, że przynajmniej do rozważenia są jego tezy i argumenty, które przedstawia na rzecz tych tez, że takie zdanie jak jesteśmy teraz, siedzimy sobie na tej kanapie, rozmawiamy, tu stoi szklanka z wodą, to są zdania prawdziwe. To nie są oszustwa, to nas nikt nie zwodzi. Natomiast to, co tutaj właśnie mówisz, to, co przytoczyły chociażby tych trzech autorów, albo w ogóle to takie myślenie spiskowe, to jest rzeczywiście takie myślenie, że tylko to już jest nie kwestia symulacji, tylko że ktoś nas oszukuje. Jeśli już by szukać filmowego odpowiednika, to by było bliższe Truman Show. On właśnie był w pewnym sensie oszukiwany. Po prostu. Ta żona nie była naprawdę jego żoną. Ten przyjaciel to nie był jego przyjaciel, a to miasto to nie było w ogóle miasto, tylko studio filmowe. Więc to on właśnie był trochę oszukiwany. I rzeczywiście zgodzę się, że takie myślenie jest. Ci wszyscy wymienieni przez ciebie autorzy, no tak, no nie twierdzili, że to, co po powierzchni wydaje się prawdziwe, to jednak, jak się nad tym zastanowimy, prawdziwe nie jest. Nie wiem, czy akurat ich myślenie, ale jest rzeczywiście bardzo popularne myślenie spiskowe dzisiaj. I to akurat w kwestii tych wątpliwości jest bardzo ciekawe, no bo zwolennicy różnych teorii spiskowych twierdzą, że oni są właśnie niedogmatyczni, nie przyjmują pewnych twierdzeń tylko na wiarę, rozważają, bądź mieli otwarty umysł, rozważaj sam rację za i przeciw, takie są przynajmniej sztandary. No ale oni też przyjmują pewne tezy, właśnie te, które przyjmują w sposób zwykle bezkrytyczny. No jak już autor takiej jakiejś spiskowej teorii, której sobie coś tam przyjmie, no to trudno go naprawdę od tego odwieść. Swoją drogą teorie spiskowe też mają już swoją literaturę filozoficzną. Nie tylko filozoficzną, bo to jest zjawisko i przez socjologów opisywane, i przez psychologów, ale również po prostu przez filozofów. Chyba głównie przez epistemologów. Jest taki tekst klasyczny już w tej dziedzinie, Briana Keeley'ego. Brian Keeley to jest amerykański filozof. I on napisał właśnie taki słynny artykuł o tych teoriach spiskowych, już ten artykuł ma parę lat ładnych. I on mówi, to zwykle właśnie wskazuje się jako zarzut pod adresem tych teorii spiskowych, że one są niefalsyfikowalne. To zresztą łączyłoby teorie spiskowe przynajmniej z Freudem, z teoriami Freuda, którego tu wspomniałeś, i Marksa, bo tam z Nietzschem to, ale no nie wiem, jak trzeba byłoby się może chwilę zastanowić bardziej nad Nietzschem. W każdym razie to jest, co znaczy, że są niefalsyfikowalne? To znaczy, że co by się nie wydarzyło, to nie obali tej teorii. Po prostu nic, co by się wydarzyło, nie jest w stanie teorii obalić. Jeżeli na przykład ty się jakoś zachowasz i freudysta by powiedział, że ktoś, kto powiedzmy atakowałby freudystę, powiedział, o widzisz, on się nie zachował tak, jak ty przewidziałeś. To on wtedy włączy jakiś pas ochronny, jak to się czasami nazywa, i zacznie mówić, nie, właśnie dokładnie tak się zachował. Czy ty
Tam czasami jest, to jest uproszczenie, ale jest taki historyka. Czy ty rzucisz się na pomoc tonącemu dziecku, czy się nie rzucisz, to zawsze da się wytłumaczyć jakimiś tam twoimi doświadczeniami. Bo albo chcesz udowodnić, z poczucia niższości chcesz udowodnić, że jednak jesteś odważny i się rzucisz, albo właśnie z poczucia niższości pokażesz, że będziesz wytrwały na takie, no nie wiem. Tu się zgodzę, że ta niefalsyfikowalność jest tutaj taką ważnym kryterium wskazywania na teorie spiskowe. Nie wiem, czy ty zgodziłbyś się, że taka rada dla kogoś, kto próbuje dyskutować z kimś, o kogo podejrzewa o bycie spiskowcem, to byłoby takie pytanie, co by się musiało wydarzyć, żeby zmienił zdanie, nie? Tak, wydaje mi się, że osoba, która faktycznie żyje w tym, powiedziałbym, matriksie spiskowym, nie będzie w stanie podać, albo poda zupełnie jakoś odlotowy scenariusz, który musiałby się wydarzyć, no ale właśnie nie da się jakby... Tak, znaczy to jest problem, to się zwykle wskazuje. No ja, jeżeli rzeczywiście cokolwiek by się wydarzyło, nie jest w stanie obalić mojej teorii, no to jest przynajmniej mało interesująca teoria. Tak, tak. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek tautologię, no, że dzisiaj będzie w Lublinie padał deszcz, albo dzisiaj w Lublinie nie będzie padał deszcz, to zdanie będzie zawsze prawdziwe, co by się nie wydarzyło. Ale... No ono jest chyba mało interesujące, nawet jeżeli, no, nawet prawdziwe, ale no, po prostu mało interesujące, w najlepszym wypadku. Więc te teorie właśnie często są takie, że jeżeli na przykład, weźmy jakiś przykład, jest zwolennik teorii, że jakieś tam szczepionki, płaska ziemia na przykład, i jakieś tam pojawiają się argumenty na rzecz, no na przykład są zdjęcia satelitarne, które pokazują, że ziemia nie jest płaska, tylko jest kulista. No to zaraz jest dowodzenie, że to są sfingowane zdjęcia, przecież wiadomo, że NASA by sobie coś takiego zrobiła. Ja zawsze myślałem, że ci zwolennicy płaskiej ziemi już są trolle, nie? Że oni naprawdę w to też nie tak wierzą. Myślałem kiedyś. Ale zmieniłem zdanie, kiedy widziałem, że ich determinację, żeby jednak wykazać, że ziemia jest płaska, i to jak oni tłumaczą wszelkie porażki tego, bo też wysyłali jakieś balony tam w przestrzeń, żeby z góry zobaczyć, jak ziemia wygląda. I za każdym razem okazywało się, że to nie szło po ich myśli, więc wymyślali kolejne jakieś tam hipotezy, czemu to się nie udało. Ale no, ta determinacja jest czymś fascynującym. Tak, to jest fascynujące zjawisko. Jest taki dokument poświęcony płaskoziemcom na Netflixie, można sobie obejrzeć, nie wiem, chyba jeszcze wisi, bo to chyba nawet Netflix zrobił, ale już tego nie pamiętam. I tam jest taki fragment piękny, jak jedna z tych pań, które są zaangażowane w bronienie tezy o płaskiej ziemi, opowiada, bo oni się zresztą między sobą nie zgadzają, tam też są różne frakcje i się między sobą kłócą, i opowiada, że ktoś tam właśnie wrzucał informacje na jej temat, jakieś zupełnie fantastyczne, że jest reptalianką, że coś tam. I ona mówi, że wrzucała do sieci zdjęcia swoje, że jest normalną Amerykanką, że ma rodziców, którzy tutaj mieszkają, tu się urodziła, nie jest żadnym agentem obcego państwa, ani nic w tym stylu. I oni tam wpisywali, że no wiadomo, że jak będzie agentką, to na pewno ma spreporowaną takie materiały. I ona mówi, cokolwiek bym nie zrobiła, nie jestem w stanie ich przekonać, więc już przestałem wrzucać. I mówi, i tam jest taki moment, tak mówi, i tak czasami się zastanawiam, czy z tą płaską ziemią nie jest podobnie. Ale nie, jednak nie, ziemia na pewno jest płaska. To jest, no tak, to jest piękne. I ten film zresztą kończy się też, oni robią, bo ciekawe jest to, że oni robią pewne eksperymenty, nawet sensownie zaprojektowane eksperymenty, wydają nawet na to sporo pieniędzy. Oni, proszę państwa, w tym dokumencie organizowali konferencje, no, które były większe niż zjazd filozoficzny. To największa polska konferencja. To była większa konferencja nawet niż nasz ogólnopolski zjazd. Takie to są środki. I ten film kończy się właśnie taką sceną, jak oni robią taki eksperyment, no i nie idzie po ich myśli. I tam kończy się tylko sformułowaniem, jak oni tam mówią, o, to bardzo ciekawe. To i tam zaczynają lecieć tutaj. Ale poczekaj, Piotrek, bo jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że to jest to, co się zwykle zarzuca teoriom spiskowym, i o tym ten Keeley wspomina, ale on uważa, że to nie jest akurat dobry, nie tu jest problem. I tu jest może najciekawszy twist w tej historii. Że tak by było, znaczy ta niefalsyfikowalność jest dobrym kryterium, jeżeli mówimy o teoriach, które dotyczą nieświadomej rzeczywistości. A oni będą mówili, będą ten pas ochronny się włącza, no bo oczywiście jeżeli ktoś spiskuje, no to nie będzie chciał, żeby ten spisek wyszedł. Więc jeżeli na przykład by tam wypłynęło jakieś rządowe
czy jakiekolwiek informacje na temat tego, że Ziemia nie jest płaska jednak, no to oni zawsze mówią, no wiadomo, że będą ukrywali spisek, no to wiadomo, że będą puszczali takie kaczki. Cokolwiek się nie wydarzy, to będą robili. Ale to jest trochę tak, jak gdyby atomy chciały nas oszukać i celowo próbowały nas zwodzić co do swojej prawdziwej natury, to wtedy to kryterium falsyfikowalności już traciłoby trochę sens. Ono ma sens, dlatego że atomy nas nie oszukują, po prostu się zachowują, jak się zachowują i tyle. A on uważa, że to, co jest bardzo niebezpieczne w teorii, jeszcze bardziej właśnie niż ta falsyfikowalność, to może nie jest główny problem, to jest to, że żeby bronić tych teorii przed falsyfikacją, to o dziwo musimy być coraz bardziej sceptyczni, mieć coraz więcej wątpliwości. Znaczy coraz więcej ludzi musi się okazać kłamcami, coraz więcej ludzi musi się okazać w to zaangażowanych. Żeby uwierzyć w płaską Ziemię, to przecież wszyscy nauczyciele geografii, których mieliśmy, którzy uczą, albo uczestniczą w tym spisku, albo jakoś dali się zwieść. Wszystkie podręczniki, autorzy wszystkich encyklopedii, wszystkich GPS-ów, to jest gigantyczny spisek. Zostaje grupka ludzi, którym zaczynamy, którym jeszcze coś tam wierzymy, a nawet w ramach tej grupki, jak mówiłem, są pęknięcia i tam jakiemuś innemu odłamowi też nie wierzymy. Więc paradoksalnie na to zwraca Kili, że te teorie spiskowe prowadzą do takiego już niezdrowego sceptycyzmu, czy tych wątpliwości ponad jakąkolwiek miarę, już nawet nierozsądną, już prawie nikomu nie wierzymy. Akurat płaskoziemcy, no to jest taki już przykład, ja też myślałem, że to jest żart, ale no chyba nie. Jest tak swoją drogą takie prawo, które mówi o tym, że takie skrajne, no odjechane teorie, że nie sposób odróżnić poważnego wygłaszania tych teorii od właśnie, jak to nazwałeś, trollowania. Jeżeli ktoś mówi, że Ziemia jest płaska i będzie to utrzymywał, ty będziesz mi mówił, nie no, żartujesz, a ja będę dalej w to jechał, to ty naprawdę masz wątpliwości, czy ja to mówię poważnie, czy ja cię dalej po prostu troluję. Ciężko to rozpoznać. Ale są takie teorie, które są mniej odjechane. No, mieliśmy przecież ostatnio poważne, wcale nie śmieszne problemy związane no, chociażby ze szczepionkami i wiele zwolenników tych jakichś antyszczepionkowców, zwolenników tych teorii spiskowych, no zauważ, jak tam jest ograniczony poziom zaufania do różnych instytucji. Kłamią GUS-y, kłamią oficjalne statystyki. Lekarze w najlepszym wypadku są głupkami, którzy się, przepraszam za wyrażenie, mylą po prostu, a w najgorszym też są w tym spisku. Kto to w ogóle opłaca? Komu zostaje zaufanie? Także przesadna wątpliwość, jak się okazuje, chyba też nie jest dobra. Ta wątpliwość, o której mówił Hume, od której zaczynaliśmy, to ma być no taka rozsądna jakaś wątpliwość. Tak, to nie prowadzi do pytania jednego z ostatnich. Właśnie czy wątpienie, no to już wydaje się, że nie może, ale no, czy może być postawą taką neutralną, epistemicznie nawet, nie? Albo też moralnie. Neutralną? Neutralną. Bo wydawałoby się, że nawet ci płaskoziemcy, nie? Że mogliby się bronić, że my po prostu próbujemy rzucić wyzwanie oficjalnej narracji, nie? Że jeden z ich argumentów byłby taki, że gdyby ktoś z nas cofnął się w czasie o 500 czy 600 lat, to dysponując aktualną wiedzą i nie mając nie wiem, żadnej techniki, czy byłby w stanie udowodnić tamtejszym ludziom, że kształt Ziemi albo jej miejsce we wszechświecie. Nie? Że my także przyjmujemy dużo rzeczy na wiarę, bo wierzymy naukowcom, nie? A oni mówią, że a my idziemy krok dalej, wierzymy, nie? Nawet im nie wierzymy. Nie? Jestem ciekawy, gdzie postawić tą granicę w tego wątpienia? Gdzie powiedzieć, że to już jest za daleko, nie? Już w to się już nie powinno wątpić. Nie? Czy powiedziałbyś, że tutaj są jakieś kryteria, żeby jednak powiedzieć, że. Znaczy są na pewno jakieś kryteria. Znaczy po pierwsze właśnie o tych różnych kontekstach mówimy, bo umawialiśmy się, że jeżeli jesteśmy na lekcjach, znaczy w laboratorium filozofii, to sobie pozwalamy tam naprawdę na dużo. Ale w takich innych kontekstach, poza już stricte filozoficznych, no to są oczywiście granice. Jak to zwykle bywa, no czujemy to pewnie dosyć intuicyjnie, natomiast jak chcemy podać takie bardzo precyzyjne granice, no to zaczynają być problemy. No właśnie to ta nieufność wszystkim dookoła, no jeżeli już doprowadzamy się właśnie do takiego stanu, no to wydaje mi się, że to już jest wyraźny znak, że już przekroczyliśmy granicę, że już komu zostaje to zaufanie, dlaczego? Dlaczego w ogóle w takim razie ufamy tym kilku, którzy są koło nas w ogóle? No może im też powinniśmy nie ufać, gdzieś tam jakieś granice są.
Chociaż jak mówię, pewnie nie jest łatwo je wskazać tak jednoznacznie. Ale i zgadzam się, że rzeczywiście, tak jak mówisz, no wiele przyjmujemy na wiarę, znaczy na zaufanie, że może nie jesteśmy pewni, moglibyśmy nawet wzbudzić sobie pewne wątpliwości, ale przyjmujemy te przekonania, no bo ufamy pewnym ludziom. I no nie bylibyśmy w stanie, nawet nie tylko przeciętny zjadacz chleba, ale nawet fizycy eksperymentalni nie robili większości eksperymentów i nie są w stanie zrobić. Proszę Państwa, niedawno Nagroda Nobla została w ramach fizyki za osiągnięcie fizyczne została przyznana ludziom, którzy eksperymentalnie potwierdzili występowanie tych fal grawitacyjnych. Czyli eksperyment, w którym zauważamy fale grawitacyjne, jest tak trudny, że za jego wykonanie dostaje się Nagrodę Nobla. No to o czym my mówimy, jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie takiego eksperymentu wykonać. To były setki ludzi w to zaangażowanych i to były długie lata, żeby ten eksperyment przeprowadzić. Więc no musimy po prostu zaufać. Albo z drugiej strony nam zostaje właśnie taka, nie wiem jak to nazwać, kultura podejrzliwości. No ale do czego nas to będzie prowadziła, taka kultura przesadnej podejrzliwości? Za każdym rogiem, za każdym kamieniem podejrzewamy, że coś jest niedobrego. Więc nie, na pewno są granice tego wątpienia. I tylko też mówimy o kontekstach, no to, bo jak jesteśmy sobie na lekcjach filozofii i tam w tych myślowych laboratoriach, no to możemy sobie na co innego pozwolić. Ja mam tą hipotezę, że ludzie lubią mitologię grecką. Jest mit o Prometeuszu, który wykradł bogom ten płomień. Był tym jednym, który się zbuntował. I wydaje mi się, że być może dużo osób podświadomie bardzo ten mit lubi. Nie? I jak, jeżeli mamy jakieś grono ekspertów, które jest zgodne, jeden, ten Prometeusz, powie, że jest przeciwko bogom, to dużo osób będzie tak, to właśnie to pewnie on ma rację, nie ten jeden przeciwko, bo jest jeden przeciwko. No ale właśnie jakie jest uzasadnienie, że to on ma rację? Jakie ci ludzie, którzy ufają raczej jemu jednemu niż tym 99 pozostałym, to jakie mają rację na rzecz tej tezy? Właśnie, po prostu lubią mi to Prometeusza. No, właśnie, no ale nie jest to mocne uzasadnienie, sam przyznasz. Także w tym sensie tak, ale czy popytasz, czy neutralne, to... Bardziej chodzi, czy może być wątpienie nieracjonalne, to trochę w tym sensie, że no tak. Właśnie to o to mi chodziło, ale tutaj to już udało nam się ustalić. Jest nieracjonalne i myślę, że może być też wątpienie niemoralne. No tak. I to są już naprawdę wcale nieśmieszne kwestie, zwłaszcza niestety w obecnym kontekście, w którym się znajdujemy. No nie chcę wchodzić w obecny kontekst, ale tak tylko wspominając, jest teraz problem i możemy sobie wyobrazić, że ktoś na przykład zasłania oczy na to, co się dzieje na Ukrainie i nie chce wiedzieć, co tam się dzieje. Mówi właśnie, no nie wiem, w imię jakichś wątpliwości albo żeby sprawdzać rzetelnie źródła, to on zawiesza sąd na przykład. No przecież to jest już, albo na przykład załóżmy, że złapiemy tych zbrodniarzy kiedyś, prędzej czy później i tam z jakichś względów politycznych no jednak nie będziemy ich sądzili, a będziemy się usprawiedliwiać, będziemy właśnie, tak jak powiedziałem, trudno się przekonać wewnętrznie, że tam się nic złego nie stało, to ja będę sobie trochę sztucznie szukał powodów, żeby w to nie wierzyć. Albo nie będę zwracał uwagi na pewne dowody, będę je przemilczał. To poza tym, że jest nieracjonalne, no to wydaje mi się, że w takich przypadkach tragicznych, drastycznych, jak ten obecny, no to jest po prostu niemoralne. Ale i to jest już zupełnie no, poważna kwestia. No tak. Ale może właśnie zejdźmy z tego tematu. To mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo to w temacie naszego spotkania jest, że żyjemy w czasach niepewności. Nie? I reklamowałem ciebie jako kogoś, kto interesuje się podejmowaniem decyzji w takich sytuacjach. No i jestem ciekawy, czy właśnie mógłbyś nam powiedzieć o tym, czy filozofia dysponuje jakimiś narzędziami, które mogą nam ułatwić właśnie podejmowanie decyzji. Mm-hmm. Ja się tym może tak bardzo nie zajmuję, no ale coś tam liznąłem. Więc jest w ogóle taka nowa dyscyplina, to nawet już chyba nie jest dyscyplina filozoficzna, tylko się odrywa jako w miarę autonomiczna dyscyplina. Nazywamy to teorią decyzji, teorią gier, tam teoria gier czasami jest traktowana jako fragment teorii decyzji, no to tam mniejsza o terminologiczne ustalenia. W każdym razie no to jest właśnie taka dyscyplina, która ma się zajmować podejmowaniem decyzji, jak to się powinno robić, jakie są kryteria racjonalnego
podejmowania decyzji. Kiedy działanie jest racjonalne, a kiedy racjonalne nie jest. Swoją drogą kilku autorów piszących w ramach, czy uważanych za klasyków tej teorii decyzji, dostało już Nagrody Nobla, co świadczy może trochę o autonomii tej dyscypliny. W każdym razie, no to jest oczywiście rozległa dyscyplina i na pewno tutaj nie jestem w stanie nawet jakiegokolwiek wprowadzenia tego zrobić, ale podam może przykład. To jest, jak to wygląda, jak to bardzo często jest przedstawiane. Więc tam się robi takie tabelki, w których się no zwykle w wierszach podaje możliwe zachowania, a w kolumnach podaje możliwe stany rzeczy. No i to się krzyżuje i wtedy, jeżeli zachowam się w taki sposób i zajdzie ten stan, no to będzie taki wynik. Jeżeli tak się zachowam, a będzie ten stan, to wyjdzie taki wynik. Mamy taką tablicę decyzyjną, tak to sobie nazwijmy. No i bywa tak, że no, zastanawiamy się, wiemy jakie są możliwe scenariusze, ale nie wiemy, który z nich zajdzie. Możemy na przykład określić prawdopodobieństwo tych niektórych zajść, no ale nie wiemy, który z nich zajdzie. I co wtedy robić? Więc nie jesteśmy tu bezradni, są pewne propozycje. Najczęściej, jeżeli znamy prawdopodobieństwa tych możliwych scenariuszy, to jest propozycja, żeby liczyć tak zwaną wartość oczekiwaną związaną z pewnym działaniem. Ja może podam przykład, to będzie najłatwiej zobaczyć. Więc wyobraźmy sobie, że ktoś ci proponuje trzy gry rzutu monetą. Rzut uczciwą monetą, wypadnie orzeł albo reszka, czyli jest 50-50 szans na jeden wynik, 50% na drugi wynik. I pierwsza gra polega na tym, że wpłacasz 2 złote do banku. Jeżeli wypadnie orzeł, załóżmy, wypadnie orzeł, to nic nie dostajesz, przepadają ci te 2 złote, a jeżeli wypadnie reszka, to zyskujesz 4 złote. Włożyłeś 2, wyjmujesz 4. To jest pierwsza gra. Druga gra, też wpłacasz 2 i jeżeli znowu wypadnie orzeł, to nic nie dostajesz, ale jeżeli wypadnie reszka, to dostajesz już 5. I trzecia, powiedzmy, dokładnie taka sama, tylko że dostajesz za reszkę 3. I teraz w ramach tej teorii, jak liczymy te wartości oczekiwane? Więc bierzemy to, co uzyskamy w tym danej sytuacji, przy danej decyzji i danym wyniku i mnożymy razy prawdopodobieństwo. Czyli w tej pierwszej grze, jeżeli wrzuciłeś 2 i wypadło orzeł, no to jesteś 2 złote na minusie. Minus 2 jest twój stan, więc to jest minus 2 razy 1, druga to jest minus 1. Natomiast jeżeli wygrasz, to dostaniesz 4 złote, ale pamiętamy, że wpłaciłeś 2, więc jesteś do przodu 2 złote, razy 1, druga to jest 1, więc minus 1 plus 1. Wartość oczekiwana jest 0. I zaraz wytłumaczę. W tej drugiej grze, jeżeli byśmy zrobili to samo, to jest wychodzi znowu minus 1, ale ponieważ tutaj dostajesz 5, więc jesteś 3 złote do przodu, to dostajesz 1,50 zł, czyli ta wartość oczekiwana jest na plusie, jest 50 groszy na plusie. A w tej trzeciej, jak Państwo sobie to przeliczycie, to z kolei jest 50 groszy na minusie. I teraz jak interpretować te wartości oczekiwane? W taki sposób, że gdybyś długo grał w tą grę, to średnio za każdą grę otrzymywałbyś właśnie tyle, ile wynosi ta wartość oczekiwana. Więc w przypadku tej pierwszej gry, gdybyśmy w to grali miesiąc, to twój stan posiadania by się nie zmienił. Średnio byś 0 na tej grze wychodził. Raz byś stracił te 2 złote, raz byś zyskiwał. Średnio to, co drugi przypadek by tak było, byś nic nie zyskał. Gdybyśmy grali w tą drugą grę przez miesiąc, to byś średnio za każde zdobywał 50 groszy. Po jakimś czasie to by się skumulowało. Po 100 grach to już byłoby co? 50 złotych i tak dalej. A z kolei na tej trzeciej byś średnio 50 groszy tracił. No i racjonalność mówi, jeżeli masz takie możliwe opcje, no to wybieraj działanie, które ma najwyższą wartość oczekiwaną. Po prostu maksymalizuj wartość oczekiwaną. To jest oczywiście taki zabawkowy przykład, bo te wartości nie muszą być takie liczbowe. Mogą być sytuacje bardziej skomplikowane, może być tak, że wiemy, jakie są możliwe scenariusze, ale nie jesteśmy w stanie ocenić tych prawdopodobieństw i wtedy wchodzą w rachubę inne reguły. Są różne paradoksy związane z tą teorią, więc to nie jest takie proste. Ale generalnie jedna z podstawowych maksym jest właśnie taka, żebyśmy maksymalizowali wartość oczekiwaną. I swoją drogą, jeszcze jedna tylko uwaga, jak gracie Państwo w kasynie, to te gry wszystkie, no ruletka na przykład, ona jest tak zrobiona, że Państwa wartość oczekiwana jako graczy jest zawsze właśnie ujemna. Niewiele ujemna, ale jest ujemna. Im dłużej Państwo gracie,
tym średnio właśnie więcej wrzucamy do kasyna. Kasyno nie musi oszukiwać, może i oszukuje, ale ono właśnie wygrywa na tym, że dla kasyna ta wartość oczekiwana jest zawsze lekko dodatnia. Im więcej ludzi gra, im dłużej gra, tym kasyno więcej dostaje. Średnio na każdej grze tam troszkę. Koniec końców zawsze kasyno wygrywa. Tak, właśnie tak. A Las Vegas jest właśnie zbudowane na tym lekkim, dodatnim dla kasyna wartości oczekiwanej. Z tego, co mówiłeś, to dla mnie wydaje się ważne to, żeby się zniechęcać pojedynczą porażką, nie? Bo tutaj jakby mamy, musimy się angażować w wydarzenia, które są w tym czasie rozciągnięte i pamiętać, że jeżeli statystycznie ta aktywność jest dla nas korzystna, no to w dłuższej perspektywie nam się bardziej opłaca. Tak, właśnie w dłuższej perspektywie. Jeżeli przyjąć jakąś tam strategię, to w dłuższej nie działać panicznie w danym momencie, jak się coś zaczyna, co jest znowu naszą naturalną skłonnością, którą ciężko jest przezwyciężyć. A jeżeli chodzi o kasyno, jeżeli już ktoś z Państwa bardzo by chciał, to właśnie pójść, zagrać raz i wyjść. Im krócej się gra w kasynie, tym lepiej. No i ponoć, nie wiem, to prawda, że jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, to często wygrywa. No nie więc wiem, tym bardziej. To nie liczcie Państwo, że to się powtórzy. Z każdym kolejnym razem teraz, będzie gorzej. Nie zachęcamy do hazardu. Nie zachęcamy. To tak, tylko do jednorazowego pójścia. Co najwyżej, ale i to nawet tego nie polecam. Jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że jest teraz czas na pytanie, komentarz od widzów. Nie wiem, czy ktoś nas w ogóle ogląda. Nie mam teraz dostępu do żadnej elektroniki. Zaraz zobaczymy. Tak, są. A z kolei w tych przypadkach, kiedy nie ma, to może jak czekając na pytania też dobrałem, w których nie ma tych prawdopodobieństw, bo tak jest, że akurat rzut monetą, no to jest taki prosty przykład, że tam bez problemu możemy te prawdopodobieństwa policzyć. Ale jeżeli nie możemy, zresztą zwykle rozróżnia się właśnie te przypadki, w których może znamy te prawdopodobieństwa, nazywa się decyzjami w sytuacji ryzyka. Natomiast te, w których znamy co prawda możliwe scenariusze, ale nie znamy tych prawdopodobieństw, nazywa się decyzjami w sytuacji niewiedzy albo niepewności właśnie. Po angielsku uncertainty albo ignorance. I tam na przykład jest taka reguła maximin, która mówi, że wybieramy to działanie, które w najgorszym możliwym sytuacji da nam najwięcej. Czyli jakby patrzymy na najgorsze możliwe wyniki przy każdym działaniu i chcemy wybrać takie, żeby było jak najwyższe, żebyśmy jak najmniej w razie czego no, stracili. To jest jedna z tych reguł, ale nie jedyna. Są tam są różne inne jeszcze. Dobrze, nie jesteśmy bezradni. Robercie, czy mamy tutaj... I są pewne... Najciekawsze jest to, że są pewne paradoksy, które pokazują, że bardzo podstawowe reguły się między sobą potrafią kłócić. Tam są, no, jest, polecam Państwu, jeżeli ktoś się tym zupełnie nie interesował, to naprawdę jest rzeczywiście dużo ciekawych paradoksów, chociaż to już jest inny temat. To już nie jest temat do końca tylko wątpliwości, a bardziej no właśnie decyzji czy racjonalności działania. Okay, więc pojawiło się jedno pytanie na naszym czacie. Pytanie jest od Roberta. Czy hipoteza symulacji wyrasta z tego samego pnia myślowego, co myślenie religijne? Jakie są podobieństwa i różnice? Więc myślisz, że czy hipoteza symulacji wyrasta z tego samego pnia myślowego, co myślenie religijne? Znaczy nie wiem, czy wyrasta z tego samego pnia, natomiast mogą być pewne podobieństwa. Jak w tych swoich artykułach Chalmers mówi o tej hipotezie Matrixa jako hipotezie sceptyckiej, no to jeden ze składników tej hipotezy Matrixa, czyli takiego przekonania, że żyjemy w Matrixie, w jakiejś symulacji, jest taki, że ktoś tą symulację stworzył. No ona sama się nie zrobiła, sama z siebie, że jest jakiś twórca i najczęściej właśnie inteligentny, intencjonalnie to tworzący, celowo to tworzący. No i w tym sensie no to jest teza, która jest bardzo podobna do tezy teistycznej, że istnieje Bóg. No można byłoby właśnie, no w każdym razie jest twórca świata, no bo to jest nasz świat i jest jego pewien stwórca, więc on tak, no, on to tak to właśnie traktuje i porównuje tą hipotezę stwórcy Matrixa, czy stwórcy tej wirtualnej rzeczywistości, do hipotezy stwórcy świata po prostu.
No, w kontekście wątpliwości i religia był taki myśliciel, nazywał się Chesterton, pewno go dobrze znasz. I w swojej książce Ortodoksja przedstawił takie ciekawe rozumowanie, że on się odwołał do sytuacji, do tej sytuacji biblijnej, kiedy Jezus był już na krzyżu, miał powiedzieć, że Boże, czemu mnie opuściłeś? I Chesterton tak to interpretuje, że to jest taki wyjątkowy moment w tej całej historii, kiedy Bóg stał się człowiekiem, ale wciąż pozostał Bogiem i doświadczywszy tego całego zła, nie, jakiego można doświadczyć, na chwilę jakby zwątpił we własne istnienie. Nie? I jego zdaniem to świadczy o tym, że jakoś w chrześcijaństwo jakoś wpisane jest, albo w ogóle w fenomen wiary religijnej jest jakoś wpisane właśnie w wątpienie. Nie wiem, czy jest. Znaczy ten fragment, czytałem z kolei kiedyś taką interpretację, że Chrystus tam na krzyżu zaczyna po prostu pewien psalm. Pierwsze słowa tego psalmu, który później jest właśnie pochwałą Boga. Ale zgoda, no jest ta interpretacja Chestertona, że nawet Bóg tak zwątpił w istnienie Boga. I oczywiście my mówiliśmy, że wiara zwykle jest przeciwstawiana pewności czy przekonaniu. Przepraszam, wątpliwość jest kontrastowana z przekonaniem czy pewnością. Ale przedstawia się też wątpliwość jako coś zagrażającego wierze. No, niektórzy właśnie wymagają, jak to nie wierzysz mi, masz wątpliwości, albo żąda od ciebie takiej wiary, żebyś nie miał żadnych wątpliwości. Właśnie masz przyjmować coś z pełną wiarą. Ale w życiu religijnym chyba wątpliwość jest rzeczywiście wpisana i to na różne sposoby. Nawet wielcy święci, to może już mniej filozoficzne tematy, ale nawet wielcy święci mówią przecież o doświadczeniach nocy ciemnej czy nocy wiary. To jest okres, w którym nie doświadcza się obecności Boga, tak to oni opisują, no i pewnych wątpliwości w związku z tym się rodzących. Jak weźmiemy wprowadzenie do chrześcijaństwa Ratzingera, to ono też się zaczyna od tego, że są wątpliwości, tylko on mówi, że człowiek religijny w tym sensie nie różni, czy postawa człowieka religijnego nie różni się bardzo od postawy człowieka niereligijnego, bo ten niereligijny też ma takie wątpliwości, tylko w drugą stronę. A co jeżeli oni mają rację, znaczy wierzący, jeżeli jednak Bóg istnieje? Więc ci wątpią, a co jeśli tamci mają rację i może Boga rzeczywiście nie ma, ale tamci też jednak nie mają pewności i też nachodzą ich od czasu do czasu te wątpliwości. A co jeśli tamci mają rację i Bóg istnieje? Ale tak, wydaje mi się, że to jest nieuniknione i nie sądzę, żeby ludzie wierzący, albo wszyscy, albo w każdym razie wszyscy i zawsze mieli po prostu pewność. Wiara nie jest jednak właśnie pewnością i ta wątpliwość jest wpisana i może być nawet bardzo dla wiary zbawienna, dodawać pozytywne efekty. Ale pewnie się zgodzi, że też posiadanie wątpliwości to jest taka dosyć niewygodna sytuacja, no bo jednak to jest, chcemy, żeby się coś okazało w jedną lub drugą stronę. No ale jeżeli właśnie brakuje świadectw, powiedzmy, na rzecz P i nie P, więc jesteśmy w tej sytuacji wątpliwości, nie? I jest ta izostenia, to jednak wydaje mi się, że wciąż jest jakaś skłonność do tego, żeby się na coś zdecydować. To nie jest ten moment wiary trochę, że mam wątpliwości, nie wiem czy P czy nie P, ale mam na przykład nadzieję, że raczej P, więc postanawiam, że uwierzę w to P, nie? Że wciąż nie mam dowodu, że P, więc jakby tutaj nie mam przekonania do końca. Ale właśnie czy to jest ten moment, kiedy się może pojawić wiara? Że nadzieja na coś może jakby te wątpliwości nam zagłuszyć. No tak, nadzieja na pewno jest jedną z cnót kardynalnych obozów właśnie wiary. Masz nadzieję, wiarę, miłość, więc myślę, że masz rację, może być. I zgadzam się z tobą, że ta sytuacja izosteni, czy tego epoche nie jest komfortowa chyba psychicznie. Właśnie dlatego my przyjmujemy raczej z natury pewne twierdzenia, niż zawieszamy co do nich sąd i jesteśmy w tym balansie między jednym i drugim. Zresztą na przykład w agnostycyzmie, w tym sporze o agnostycyzm dotyczący kwestii istnienia Boga.
Jak żyje taki agnostyk praktycznie? To są pewnie niektórzy podnoszą takie argumenty, że bycie tak ostatecznie, to nie jest jakby równorzędna pozycja ten agnostycyzm do ateizmu i teizmu, to co najwyżej pewna przejściowa, bo ostatecznie to albo właśnie wychyli się w jedną stronę, albo w drugą, najczęściej właśnie w tą ateistyczną. Jeżeli zawieszam, bo na czym miałoby to praktycznie polegać, zawieszenie kwestii istnienia Boga? No w większości przypadków tacy ludzie przecież no, nie chodzą do kościoła, nie robią żadnych praktyk religijnych, więc zewnętrznie zachowują się w zasadzie nieodróżnialnie do ateistów. Czyli byś skłonny... Chyba, że są tacy agnostycy, którzy zawieszają sąd, ale na przykład w parzyste niedziele chodzą, a w parzyste w związku z tym nie chodzą. No ale chyba takich jest niewielu. Czy byłbyś skłonny powiedzieć, że agnostyk to jest taki praktyczny ateista, tak? Ale... Trochę tak. No, znaczy przynajmniej niektórzy tak zwracają uwagę. Ale tak, jest coś chyba na rzeczy. Mhm. Ale a gdyby ktoś był na przykład jakimś fideistą, nie? Że nie wiem, ale jednak... No ale to już jest inna postawa właśnie. Znaczy to... Jeżeli jesteś fideistą, to jednak przyjmujesz istnienie Boga, tylko raczej nie na zasadzie racji, byłbyś chyba teistą jednak, tylko teistą, który nabył te przekonania nie wskutek jakiejś tam racjonalnych deliberacji, tylko wiary po prostu i wyłącznie. No, ja kiedyś jestem fanem literatury grozy, kiedyś sporo czytam horrorów i wydaje mi się, że to jest meta hipoteza, którą być może ktoś zweryfikuje, że horrory pojawiły się w XIX wieku, właśnie wtedy, kiedy była popularność tych ruchów agnostycznych. Pojawił się Darwin, pojawił się Huxley, pojawili się wszyscy ci goście, ci racjonaliści oświeceniowi. A w horrorze mamy sytuację, w której pojawia się coś, jakaś nadnaturalność do naszego świata naturalnego wkracza. To zwykle, że w horrorze jest zwykle, są duchy, są jakieś demony i tak dalej. I często w tych horrorach takim negatywnym bohaterem był ten sceptyk, taki agnostyk, naukowiec, który wątpił, że te duchy istnieją i koniec końców musiał zmienić zdanie i uznać, że one jednak są. I że te horrory takie były trochę narzędziem, żeby no, taki rodzaj taki złośliwego przytyku do tych wszystkich agnostyków, którzy nie chcą uznać tej rzeczywistości. I jestem ciekawy właśnie, że to musisz zbadać tą hipotezę. Tak, trzeba byłoby to zbadać właśnie. No, tak, ciekawa obserwacja. No ale znowu ten agnostyk, no bo ten agnostyk, jak mówisz w tych powieściach, jest nie jest do końca agnostykiem, tylko właśnie raczej, bo oni zwykle, chyba ja z kolei tego aż tak dużo nie czytałem, ale oni zwykle raczej uważali, że nie ma żadnych duchów. Właśnie nie zawieszali sądu, że może są czy nie są, tylko raczej, że chyba ich nie ma, co wy tam gadacie. Ale zmieniali zdanie po tym, jak ich te duchy tam poharatały. To jest, teraz przypomina mi się, że czytałem kiedyś dzienniki Bertranda Russella. Mhm. I on w jednym momencie mówi, że musiał się wytłumaczyć z tego, że nie jest agnostykiem. I to jest coś, co trzeba by zbadać, że czemu można było kogoś oskarżyć o bycie agnostykiem, nawet chodzi, że jest ateistą, tylko że właśnie jest agnostykiem i to było coś takiego. Ale to z perspektyw ateistycznego, dlaczego nie jest ateistą? Nie, właśnie, że teiści go tutaj oskarżali o to, że może być agnostykiem, zupełnie jakby właśnie zawieszenie sądu już było czymś takim szemranym trochę w tym wykonaniu. Znaczy jest, praktycznie jest trudnym stanowiskiem. No mogę zawiesić sąd w kwestii, która mnie jakoś specjalnie nie dotyczy, no bo po prostu o tym nie myślę. To wtedy rzeczywiście mogę uczciwie zawiesić sąd. Ale w jakiejś kwestii, w której praktycznej, która mnie dotyczy i która będzie miała na mnie wpływ cały czas, no jak ja mogę wiecznie zawieszać sąd? No to musiałbym przestać działać, albo tak jak ten legendarny Piron, tam iść i nie uważać, czy przede mną jest dziura, czy nie, ma iść przed siebie i liczyć na to, że moi uczniowie czy przyjaciele mnie powstrzymają przed wpadnięciem w dziurę. No. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś pytania, bo tutaj nasz czas już dobiega powoli końca. Nie wiem, jakieś uwagi masz na koniec, jakieś podsumowujące? Coś, co szczególnie warto zapamiętać z tej rozmowy? Nie wiem, to już Państwo zdecydują. Zdrowy rozsądek. Jakaś doza wątpliwości jest wskazana. No, naprawdę, uważajmy trochę, nie przyjmujemy wszystkiego zbyt łatwo, zwłaszcza może rzeczywiście w dzisiejszych czasach. Wiem, że to jest broń w dzisiejszych czasach. Ale też nie przesadzajmy z tymi wątpliwościami. No nie możemy we wszystko wątpić. Tak? Czy się nie zgadzasz? No we wszystko nie możemy wątpić. No to tutaj masz rację. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Tobie, Piotrze. Dziękuję. Do następnego razu. Do widzenia.